Zmowa dnia. A pierwszym gościem wtorkowych sygnałów nie jest pan Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie ministrze, jak wygląda w tej chwili rekrutacja do armii? Dużo osób się zgłasza? Tak, mamy zgłoszenia w zasadzie wypełniające miejsca, które przygotowaliśmy, ale proszę być spokojnym, to też zwracam się do naszych słuchaczy. Zwiększymy pulę miejsc, jeżeli będzie taka potrzeba, więc ponad 14 tysięcy zgłoszeń, trzy tysiące. I 14 tysięcy. Tak, 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 wszystkich zgłoszeń. A przypomnę, że ustawa o obronie ojczyzny została przyjęta w marcu tego roku, a więc w tym roku rozpoczęliśmy cały proces. Jest już 3000 osób po szkoleniu podstawowym, tym które trwa 28 dni. Obecnie Ponad półtora tysiąca jest na szkoleniu podstawowym. Są ci wszyscy, którzy przeszli szkolenie podstawowe, a zdecydowali o tym, że chcą być żołnierzami zawodowymi, są na szkoleniu specjalistycznym, więc wypełnimy pulę. A zachęcam, zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie zdecydowali swojej przyszłości, żeby przystąpili do wojska. Panie ministrze, o warunkach w armii za chwilę, ale ustawa o broni ojczyzny zakłada 250 tysięcy żołnierzy zawodowych, 50 tysięcy 000... Obrony terytorialnej, kiedy tak liczna będzie nasza armia jak najszybciej będzie to możliwe taką armię stworzymy żeby taka była armia potrzebne są potrzebne jest spełnienie dwóch warunków po pierwsze właśnie przeszkolenie żołnierzy po drugie wyposażenie wojska w nowoczesną broń wyposażamy wojsko w nowoczesny sprzęt rezygnujemy ze sprzętu postsowieckiego tworzymy nowe jednostki wojskowe to jest cały proces ja panu redaktorowi nie wskażę teraz w którym to będzie roku ale pokazuje no. Prawie 15 tysięcy, ponad 14 tysięcy chętnych w ciągu kilku miesięcy. W przyszłym roku przygotowaliśmy więcej miejsc w dobrowolnej i zasadniczej służbie wojskowej, a przecież mamy jeszcze służbę w wocie, mamy jeszcze rezerwę pasywną, a więc całą gamę możliwości służby w Wojsku Polskim dostosowanej do potrzeb ludzi. Naszym zadaniem jest to, żeby jak najwięcej ludzi było przeszkolonych z umiejętności posługiwania się bronią, żeby było zorganizowanych, żeby w sytuacji kryzysowej oczywiście mamy nadzieję, że do takiej nie dojdzie, ale musimy być gotowi na ten zły scenariusz, żeby jak najwięcej osób potrafiło bronić ojczyznę. 14 tysięcy to, o ile dobrze pamiętam, terminologii wojskową, to jest niemal cała dywizja. To zależy jaka dywizja, dlatego, że teraz tworzymy dywizje czterobrygadowe, a więc staramy się, żeby one były jeszcze liczniejsze. Wprowadzamy ten system cztery brygady, w brygadzie cztery bataliony, zwiększamy w ten sposób liczebnie wojsko, ale najważniejsze jest to, że tworzymy nowe jednostki wojskowe. Właśnie cztery lata skończyła 18 dywizja zmechanizowana, Żelazna dywizja, która została powołana w 2018 roku i która ma w swoim obowiązku odpowiedzialność za bezpieczeństwo wschodniej części naszego kraju. W miejscu dziś funkcjonuje w miejscu, w którym została zlikwidowana przez rząd koalicji POPSL w 2011 roku pierwsza warszawska dywizja zmechanizowana im. Radeusza Kościuszki. A gdzie stacjonuje? W Siedlcach. w Siedlcach. W Siedlcach, ale to jest w Siedlcach jest dowództwo, natomiast mamy też oddziały brygady. Jest brygada lubelska, która została powołana w miejsce zlikwidowanej też w 2011 roku brygady. Jest pierwsza warszawska brygada pancerna w Wesoło jest 21 brygada strzelców podhalańskich jest budowana właśnie budowany pułk artylerii na Nowej Dębie jest budowany pułk przeciwlotniczy w Zamościu to są w Łomży mamy pułk logistyczny który funkcjonuje w ramach 18 dywizji zmechanizowanej a więc wschód polski. Panie ministrze, polskie radio program pierwsze dociera praktycznie do wszystkich zakątków Polski. Słuchają nas teraz również młodzi ludzie, którzy zapewne jadą do pracy albo do szkoły. Proszę ich zachęcić do wstępowania do armii. Co oferuje armia? Wojsko Polskie przede wszystkim oferuje dobry start w dorosłe życie. Oferuje to, że jeżeli ktoś ma kłopoty, różnie to w życiu bywa, jeżeli jest ambitny i pracowity, może bardzo wiele osiągnąć, służąc jednocześnie bezpieczeństwu Polski, naszej ojczyzny. A więc od pierwszego dnia służby 4560 zł. Młodzi ludzie, ci którzy nie skończyli 26 roku życia, nie płacą podatku Czyli to jest dla nich kwota na rękę. A więc jest to dla nich kwota na rękę. Poza tym możliwość uzyskania na przykład całej gamy praw jazdy, róż, różnych rodzajów prawa jazdy, także kursów specjalistycznych można skończyć kursy operatorów przeróżnych maszyn są dostępne także patenty, czy, czy to płetwonurka, czy, czy to skoczka spadochronowego, a więc każdy znajdzie dla siebie formułę dla niego najlepszą. Zachęcam, bo przede wszystkim chodzi o to, żeby właśnie jak najwięcej Ludzi było przeszkolonych. Zasadniczą profilem, który, który stanowi o bezpieczeństwie naszej ojczyzny jest oczywiście wojsko zawodowe, ale przecież mamy też wspaniałych żołnierzy obrony terytorialnej. Jest nowa formuła służby aktywna rezerwa, a więc częstotliwość ćwiczeń jest mniejsza w przypadku aktywnej rezerwy. Zachęcam, każdy znajdzie dla siebie odpowiednią formułę. Ja dodam tylko od siebie, drodzy państwo, że armia, jeżeli chodzi o służbę zawodową, Oferuje również zakwaterowanie, czyli dach nad głową, oferuje wyżywienie i oferuje y, umundurowanie. Tak jest, tak jest właśnie. Panie ministrze, a uzbrojenie naszej armii? Uzbrojenie nowoczesne kompatybilne z amerykańskim, bo przede wszystkim zależy nam na tym, żeby nasi żołnierze, ćwicząc z żołnierzami amerykańskimi, a już od szczytu NATO, od czerwcowego szczytu w Madrycie dowództwo wojsk Stanów Zjednoczonych na stałe, na stałe stacjonuje w Polsce. To jest dowództwo V Korpusu. To jest dowództwo, które dowodzi siłami Stanów Zjednoczonych, siłami lądowymi Stanów Zjednoczonych na całej wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego, a więc zależy nam żeby żołnierze polscy mieli broń kompatybilną z bronią amerykańską dlatego zamówiliśmy w sumie 366 czołgów Abrams już żołnierze nasi na Abramsach ćwiczą na poligonie w Biedrusku razem z żołnierzami amerykańskimi pierwsze dostawy w przyszłym roku zamówiliśmy samoloty F-35 najnowocześniejsze na świecie samoloty zamówienie zostało złożone w 2020 roku w 2019 Zamówiliśmy rakiety HIMARS o zasięgu do 300 km. W 2018 system Patriot, a więc system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, ale także korzystamy z możliwości produkcyjnych polskiego przemysłu zbrojeniowego. Niedalej niż wczoraj podpisałem kolejną umowę w sprawie Armato Krap. Są to armatochaubice produkowane w hucie, stalowa wola. Zwiększa się potencjał produkcyjny polskiego przemysłu zbrojeniowego. Wcześniejsza umowa podpisana w 2016 roku zakładała ośmioletnią -letni, perspektywę realizacji. Chodziło co prawda o dwa razy więcej dywizjonów, bo o cztery dywizjony. Krabów wczoraj zamówiliśmy dwa, no ale te dwa dywizjony, Zostaną wyprodukowane w czasie krótszym w czasie dwóch lat poprzednie dywizjony były produkowane w czasie czteroletnim, jeżeli chodzi o, o takie kalkulacje, więc potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego wzrasta. Drodzy słuchacze, jest takie stare, dobre polskie powiedzenie. Nie chcesz płacić na własną armię, to będziesz płacić na obcą. To jest rozmowa z panem Mariuszem Właszczakiem, wicepremierem, ministrem obrony, ciąg dalszy na, nas, na naszych stronach społecznościowych oraz na stronie programu pierwszego polskiego radia. Panie ministrze, wojna na Ukrainie, agresja rosyjska, czego uczy nas ta wojna, szczególnie jeśli chodzi o względy militarne? Przede wszystkim rozwiane zostały mity wojny innej niż ta, jaka miała miejsce w latach 1939-1945. Wojna na Ukrainie jest taka sama jak. Ta wojna, która została wywołana przez Niemcy w porozumieniu z Rosją sowiecką, a więc zasadnicze znaczenie ma artyleria, bardzo ważne są siły pancerne. W związku z tym podjęliśmy decyzję już wcześniej, jeszcze przed inwazją rosyjską na Ukrainę, że wzmacniamy właśnie wojska pancerne, stąd zamówienie czołgów Abrams, że wzmacniamy artylerię, stąd zamówienie rakiet HIMARS, a także Rozwój, jeżeli chodzi o możliwości produkcyjne przemysłu zbrojeniowego właśnie w tej dziedzinie, armatochaubice KRAB. Również zamawiamy taki sprzęt w Korei Południowej. Jest to sprzęt kompatybilny ze sprzętem amerykańskim, ze sprzętem natowskim, choć Korea Południowa nie jest w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale bardzo ściśle z NATO współpracuje. Zresztą na temat tych zamówień, na marginesie szczytu NATO w Madrycie w czerwcu tego roku, nasi prezydenci, czyli prezydent Polski, pan Andrzej Duda i prezydent Korei Południowej, rozmawiali, uzgadniając właśnie te relacje, te zamówienia, które dotyczą wzmocnienia polskiego wojska. Więc to są podstawowe wnioski wypływające z wojny na Ukrainie. Wojsko nie może być nieliczne kiedyś, tak mówiono że wojsko powinno być nieliczne, tylko świetnie wyszkolone manewrowe tak manewrowe zwanego. właśnie tak mówiono wojsko nie może być silne kiedy nie jest liczne Stąd też cała ta nasza kampania społeczna zachęcająca do przystąpienia do wojska, stąd też powoływanie do życia nowych jednostek wojskowych, no i wyposażanie tych jednostek w nowoczesną broń. Pójdźmy teraz bardziej w politykę. Rosjanie zakręcili dwa dni temu praktycznie już całkowicie kurek z gazem dla Europy Zachodniej, przede wszystkim dla Niemiec. Na co liczą Rosjanie? Na zmęczenie Zachodu tą wojną? Zapewne liczą na podział, liczą na to, że opinia publiczna w państwach zachodu wymusi narządzących no, jakąś formę przejścia do porządku dziennego nad agresją rosyjską, bo przecież nie pierwszy raz w historii Europy mamy do czynienia z próbą odradzania imperium rosyjskiego, czy ono było białe czy czerwone, czy teraz jest putinowskie, zawsze było takie samo. No i w, przecież Zachód Europy wielokrotnie współpracował z Moskwą. Też trzeba powiedzieć wprost, że ostatnie lata, szczególnie w wykonaniu polityki Niemiec, prowadziły do tego, że wzmocniły Putina. Niemcy poprzez uzależnienie siebie, ale także Europy od dostaw surowców energetycznych, zbudowały siłę militarną Rosji. Dlatego, że, że właśnie Putin wykorzystywał te pieniądze do budowy własnej siły militarnej. Stąd też zapewne o to chodzi Rosji, o to chodzi Putinowi. Ważne jest to, żeby nie ulec tej presji, a więc ważne jest dywersyfikowanie, czyli zróżnicowanie źródeł dostaw surowców energetycznych. No i w dzisiejszych czasach, kiedy są media społecznościowe, przy całym ryzyku mediów społecznościowych a więc przy całym ryzyku fake newsów jednak media społecznościowe pozwalają żeby docierać do istoty sprawy pozwalają żeby przedstawiać zbrodnie rosyjskie dokonywane na terenie Ukrainy sam byłem w Irpieniu widziałem do czego prowadziła okupacja rosyjska więc to bardzo ważną rolę odgrywa przekaz informacji rzetelnych informacji z tego co oznacza okupacja rosyjska, co oznacza imperializm rosyjski? I jeszcze jedno pytanie. Prezydent Francji, Emmanuel Macron, mówi w weekend o krajach graniczących z Rosją, w tym o Polsce, również w państwach bałtyckich, mówi, że jesteśmy podżegaczami wojennymi. Proszę o komentarz. No to fatalne słowa. Mam nadzieję, że. Nie przemyślał tych słów prezydent Francji, dlatego że to jest właśnie istota tej fatalnej polityki prowadzonej wobec państw wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego, naszych państw, prowadzonej od lat 40., kiedy zerwany został sojusz Hitlera ze Stalinem, no i kiedy właśnie nasi sojusznicy. Na koniec II wojny światowej poświęcili nas w imię współpracy z Rosją, z Czerwoną Rosją. Ja wciąż mam nadzieję, że opinia publiczna francuska, zachodnioeuropejska. Nie, nie podda się takiej polityce, gdyż bardzo wielu polityków zachodnioeuropejskich zostało po prostu skorumpowanych przez Putina, zostało skorumpowanych przez Moskwę. Świadczą o tym ich kariery biznesowe po zakończeniu karier politycznych. Myślę to o politykach niemieckich przede wszystkim, ale także francuskich. Drodzy Państwo, to był kwadrans z wicepremierem, ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem. Dziękuję i dobrego dnia. Dziękuję. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.